Moi kochani, znajdujemy się przed wejściem na najwyższy most linowy w Niemczech, czyli Titan RT. Jest to drugi największy wiszący most na świecie, który został otwarty 7 maja 2017 roku w górach Harz w okolicy Obernas am Brock i Thale w powiecie Haar w Saksonii, którego granica przebiega przez środek mostu. Most wisi nad częścią zbiornika Tamy Wendenfurt. A ja teraz idę sobie kupić bilecik. Zobaczcie, to tak wygląda parking. Tam z tyłu jest jedzonko. Automat na parking, który zakupiłem, kosztuje 2 euraki. No i teraz idę kupić tam bilecik. Hello. You speak English? Yes. One ticket, please. Okay. 6 minutes, please. Here you go. You can sorry. Hello, babe. You need also to come outside. Don't lose your ticket, okay? Ah, okay. Thank you very much. Bye bye. Lecik i tak zaczyna się wędrówka na most. Idzie się takim laskiem, nie jest tutaj jakoś super daleko z tego co widziałem. Bilet wygląda następująco i koszt takiego biletu to 6 euro. Z tego mostu również można skoczyć na bungee, ale zobaczymy jakie koszty, ale nie jestem za bardzo przygotowany i dobrze ubrany. No widzieliście, miły pan pomachał na rowerku. No i zobaczcie sobie jeszcze, ja wstawię tutaj komentarz z linkiem do mojego innego mostu wiszącego w Niemczech, do Gilleray w Morsdorfie, na którym też byłem parę miesięcy temu i który jest drugim największym mostem wiszącym w Niemczech. Był on pierwszym, ale jak został otwarty ten most tutaj 7 maja 2017 roku, no to ten został najdłuższym mostem. Dobra, jak dojdziemy to na miejscu, podam wam więcej informacji i szczegółów. To jest kolejka, myślę, że poczekam takie 15-20 minut. A tutaj chyba jest kolejka tyrolska, no oczywiście czasy korony, więc trzeba wszędzie czekać. I tutaj będziemy skanowali bilecik. Możemy sobie przejść. Już pierwsza różnica w porównaniu z mostem Gilleray. I zobaczcie, na samym początku od razu informacje, 458 metrów długości. A już widzę, że jest lipa, bo jest tłoczno. I żeby sobie zrobić zdjęcie, będzie trochę słabo. Tu zaraz rozliczenie na kolejce tyrolskiej. No i w sumie ten most wiszący dla pieszych ma długość 483 metry i od marca do lipca 2017 roku stanowił, był najdłuższym mostem na świecie. Zaraz zobaczcie. Pozycja niedokładna. Wyszukiwanie satelity. Był przez te parę miesięcy najdłuższym mostem wiszącym na świecie, ale potem w Szwajcarii, w Thale, wybudowano dłuższy most tego typu. Zobaczcie, o, trzęsie się. Ale już na pierwszą, takie pierwsze moje spostrzeżenie, muszę powiedzieć, że ten most jest dużo bardziej komercyjny niż ten w Borsdorfie. No, przykładowo kolejka tyrolska, można skoczyć na bungee, dużo jedzenia, plac zabaw dla dzieci. No i jest na pewno mniej naturalny. O, nie wiem czy widzicie teraz na filmie, ale się naprawdę fajnie kolebi. Ludzie też naprawdę pomagają. A tam z tyłu ta przepiękna Tama. Wolno poruszcza, wiadomo, każdy fotki, filmiki. I już przeszłem taki kawałeczek, nie wiem, z 20-30 metrów. No i tam właśnie w dół idzie ta kolejka linowa, gdzie teraz pokazuję. No i co, maksymalna wysokość nad ziemią tego mostu to prawie 100 metrów wysokości, waży on 118 ton. O, ja zobaczcie, jadę następny. O, ale fajna zajawka. Jakbym miał kamerkę GoPro, to na pewno bym wszedł. No ale niestety na tą chwilę nie posiadam, aczkolwiek mam takie plany. No i co? Most posiada również cztery główne liny zbrojeniowe oraz kable nośne, spirale o średnicy 65 mm oraz dwie dodatkowe linie stabilizujące o średnicy 36 mm. Milimetrów, sorry. W mililitrach to się wódkę pije. Ale powiem, że widok jest naprawdę też mega i na pewno jest wyżej niż w Morsdorfie. Pozycja niedokładna. Wyszukiwanie satelity. Sobie teraz idę i mną kolebię tak sobie na boczki. A tam na środku mostu, z tego co wiem, można skoczyć na bungee. A ja sobie wrócę drugą stroną, tą tamą, żeby pokazać wam ten most z boku w całej okazałości, jak on się sytuuje na tle tego jeziora prosto z tej przepięknej tamozapory.
a tam jest wyjście ewakuacyjne. Zbieram się do środka mostu, nie ma maseczki, nikt nie ma założonych dzieci, dorośli, każdy jest po siebie, kaj na abstand, czyli kaj na odległość, tak. Zobaczcie, idę sobie tym mostem, naprawdę jest fajnie, jest fajnie. Jest taki pomiękowy stempel, gdzie można sobie zrobić, ale nawet nie mam na czym go sobie odbić. A tutaj widzicie, na dole się szykują do skoku na bungee. No i oczywiście na tym moście można teraz iść tylko w jedną stronę. Oj, znowu zjadą. Ale super, kurde, normalnie tam skoczy. Nie, zaraz pójdę, zawsze normalnie to kosztuje. Koszt czasu u mnie trochę słabo, no ale zobaczymy jak to będzie. Podejdę z ciekawości, żeby wam chociaż powiedzieć jaka jest cena. Ale widzicie, muszę dojść tam do końca mostu, wrócić tutaj, przejść tamtędy. A, mogę sobie skrótem zrobić, super. Nie muszę iść pod tunelem i się potem z powrotem wracać. No. Widzicie, tutaj są te zbiorniki, gdzie jest nadmiar wody. Tutaj spływa wszystko z tej tamy. Ale teraz się fajnie rozbujał ten mostek. O. Ale mega. Przysiężony ten most, takiego metalu. Można sobie kupić pocztówki. Zdjęcia. No i nie zgubcie biletu, bo jak nie zgubicie bilet, to nie wyjdziecie, będziecie musieli zapłacić jeszcze raz. Ostatni rzut oka na most z tej perspektywy i ruszamy na tamę. Ten przepiękny most z perspektywy tamy, gdzie jestem teraz po drugiej stronie, przed chwilą byłem tam. No i ktoś widzę się szykuje do skoku na bungee, więc niedługo będzie jump. Kolejka tylko rozkazać dosłownie co 2-3 minuty. No ale na bungee to jednak się trzeba przygotować, zanim on skoczy. Lina się rozciągnie, napnie, potem go wciągnę z powrotem. Ale już widzę, że za chwilę będzie skok. No niestety mam taką kamerę teraz, jaką mam i zoomowam, za bardzo nie zrobię. Ale już powiedziałem, chcę naprawdę zainwestować w to GoPro. Bo jednak się zainwestuję raz w GoPro, to będzie na parę kolejnych lat. Nie wiem, czy ona będzie spadała w dół, czy jak to będzie wyglądało, ale już widzę, że dosłownie za parę sekund to się stanie. Spróbuję zooma zrobić, ale nie wiem, czy coś pomoże. O, widać teraz. No już tam słyszę jakieś odliczanie. Chyba, że pani albo pan... O, poszła! W sumie nie jest takie bungee nawet, wam powiem szczerze. Tylko skok na linię, bo bungee to powinniśmy przypiąć za nogi. Przepiękny zbiornik retencyjny. No i co? Widzicie jak to wszystko wygląda. Naprawdę warto przyjechać, ale podsumowanie jeszcze zrobimy za parę minut, że się zorientuję dla was, jak tam wygląda sytuacja z tą Tyrolką. Bo co wam mówię, chciałbym zjechać, ale widzę, że nie mają ręce skrzyżowane, więc nawet bym nie mógł trzymać kamery. A mówię wam, zjechać taką Tyrolką w takiej pięknej plenerii, a tego nie nagrać, to też jest shame. Rzut oka raz z trochę innej perspektywy, z takiego punktu widokowego. I co, pokażę tą Tyrolkę, już patrzałem. Cena 39 euro, no ale niestety czasowo się nie wyrobię, bo oni już zamykają za 15 minut. Jeszcze jest kolejka, inni ludzie i wszystko niestety. O, a zobaczcie, raz, dwa, trzy. Normalny ticket 39 euro z kamerowaniem 17 plus, czyli 50 coś tam wychodzi. Naprawdę wskoczyłbym, ale można też ticket rodzinny i kombinowany ticket. Tu macie toaletę. Tak cała infrastruktura tutaj wygląda. To jest właśnie to główne wejście. Tutaj żelki oczywiście, tak na polskim morzem. Jedna tutaj 2 euro, 3 tutaj 5 euro. Naleśniki, jest się dość mokro, jest błocko. Ale coś popadało w nocy, więc tak to już jest. Tutaj też można sobie kawkę wypić. I tutaj w okolicy też jest Muzeum Motorów, gdzie jest ponad 10 tysięcy eksponatów. Zobaczcie, ostatni rzut oka na
most Titan RT, 483 metry długości, drugi największy wiszący most na świecie, a pierwszy w Niemczech. Kochani, już idę na parking do samochodu. No i co mogę wam powiedzieć o tym moście? Fajny most, ale tak szczerze wam mówiąc, to na mnie wrażenie dużo większy robi ten most Gilerei w Morsdorfie. Jest taki bardziej naturalny, idzie się lasem, jest on zbudowany w środku lasu nad takim małym kanionem, a tutaj jednak widać, że to jest bardziej komercyjnie zrobione nad tamą, przyciągać ludzi, trzepać kasę. Tam jest wejście z Afrikera. Ten jest też węższy na pewno, bo na tamtym w Gilereju można sobie iść dwie strony bez problemów. No jeżeli nie było korony, to oczywiście. No ale co? Oczywiście polecam. Fajne. 6 euro. No, czy bym dał drugi raz, żeby to przejść? Nie wiem. Na pewno na kolejkę Tyrolku bym skoczył. No i co? Pozdrawiam was pod mostu Titan RT w górach Harco. Pozdrawiam, Rostuś.